Witaj na kanale rockday.pl. Wojtek wita serdecznie. Jaki wzmacniacz wybrać na początek? To już na pewno, ja już na pewno o tym mówiłem, ale ciągle pytacie się, albo ludzie się pytają na różnych grupach, na których jestem, albo no mnie się pytają. Dobrze, pytajcie jak najbardziej, ale jaki wzmacniacz na początek? Jaki wzmacniacz na początek? Jaki wzmacniacz na początek? Jaki wzmacniacz na początek, i tak w kółko, i tak w kółko. Oczywiście problem jest złożony, ponieważ to nie chodzi o to, żeby powiedzieć tam jakiś jest, kurczę, Harley Benton czy coś tam za 200 zł, biergo i się nie przejmuj. Albo tam jest za 15 tysięcy het, to sobie bierz tego i sobie graj, prawda? No, uzależnieni jesteśmy oczywiście od pieniędzy. Ale trzeba sobie najpierw zadać pytanie, co chcemy grać. To jest główne, podstawowe pytanie. Jeżeli my chcemy grać metal, to musi być wzmacniacz, który ma jakieś brzmienie metalowe w środku, ewentualnie brzmienie metalowe. Przester dość fajny pod metal. Aczkolwiek nawet jeżeli kupisz jakiś kijowy wzmacniacz, to zawsze można dokupić kostkę efektową, która po prostu ma w sobie ten przester w sobie. Jeżeli nawet wzmacniacz jest kijowy, to w kostce będziemy mieć fajne brzmienie. Ale bardziej mi chodzi o inną zasadę. O to, jaki wzmacniacz. Na przykład, jaki wzmacniacz do domu. Przede wszystkim mówimy o mocy tego wzmacniacza. Im większa moc, tym większa cena też oczywiście jest. Im więcej różnych na pokładzie tego wzmacniacza pokrętę, gałek, efektów, cudów, jaj i różnych takich rzeczy, to też jest drożej. Im bardziej renomowana firma, tym też jest drożej. Ale przede wszystkim chodzi o to, że jeżeli gramy w domciu, to wystarczy wzmacniacz nam naprawdę. No właśnie, wzmacniacz? Tak naprawdę wypadałoby wtedy mieć przynajmniej 15 W. To już jest wzmacniacz, który jest w miarę jego możliwości są. Mogą się fajnie dopasować do możliwości grającego. Bo są wzmacniacze typu taki przypinany na pasku pod gniazdo gitarowe, słuchawki. Dobra, są takie urządzenia, ja nie polecam. Trzeba by było mieć fajne nauszne słuchawki, żeby ten efekt był fajny. Poza tym taki wzmacniacz też jest. Zwykle są na baterie, te baterie się zużywają, trzeba je wymieniać. No dobra, to nie jest problem. Ale to brzmienie tego nie jest do końca fajne. Są też małe mini stack, na przykład Marshall robi takiego half stacka, headzik mały i taki kolumna czwórka. No, tam jest głośniczek chyba, nie wiem, docelowy, czterocalowy, tam jest w ogóle straszna rzecz, że tam jest taki głośniczek. Więc ja bym powiedział tak, do warunków domowych najfajniejszy jest wzmacniacz mały, 15-watowy, najlepiej combo, powiedzmy tak jak tutaj stoi za mną. On akurat ma w ciul watów, on chyba ma ze 100 wat, ale chodzi mi o takim, w takim pokroju. Głośnik, w środku obudowa taka. I najlepiej, żeby miał no 8 cali, to jest takie standardowe, tak, takie 15-watowe wzmacniacze, to są ze standardowo zamontowanym 8-calowym głośnikiem. Nie jest zły, ale można by spróbować już celować taki, żeby przynajmniej miał 10 watów. Tak, żeby przynajmniej miał 10 watów, co ja pierniczę, 10 cali, 10 watów. Stuknij się w głowę, bo te okulary coś już nie pomagają. Żeby był właśnie 10-calowy głośnik, on już generuje dźwięki takie dość fajne, ale chodzi o co konkretnie. Te dźwięki mają już wtedy takie szersze pasmo, bo im mamy mniejszą średnicę głośnika, tym bardziej są wyróżnione częstotliwości wysokie. Wyobraź sobie puszczenie muzyki na głośniku z telefonu. To jest po prostu coś tragicznego. Więc im mniejszy głośnik, tym gorzej. Oczywiście nie ma co od razu brać z 15-calowym głośnikiem, bo są też takie kolumny, szczególnie do basu, gdzie mamy 15-calowy głośnik. On też nie będzie brzmiał zarąbiście, ale najlepsze są tak naprawdę 12-calowe. Czyli na przykład to, co za mną stoi, kolumna czterogłośnikowa, o ta. Czterogłośnikowa, ma cztery głośniki 12-calowe. Nie wiem, czy słychać, czy się fajnie nagrywa, czy fajnie słychać na słuchawkach, czy u Ciebie, u oglądającego. Natomiast u mnie jest naprawdę rewelacja, bo słyszę całe pasmo, słyszę i niskie częstotliwości, i
i średnie, i wysokie. Bardzo fajnie to jest przenoszone. Można tak to określić, że powietrze wypełnia się tym dźwiękiem. Bo im mam mniejszy głośnik, tym on wtedy ciężej zapanowuje nad brzmieniem, ciężej jakby my też odbieramy to brzmienie. Wiadomo, można powiedzieć, a pierniczysz, bo to kupuj to, co tam popadnie. Ale nie, to jest podyktowane tym, że długo naprawdę siedziałem z tymi różnymi wzmacniaczami. I najlepszym na przykład wzmacniaczem, na którym ja grałem, znaczy najlepszym, no bardzo fajnie brzmieniowo brzmiącym, to jest wzmacniacz firmy Ibanez Tone Blaster. To był bodajże jakaś, to była 15 na głośniku 8-calowym, kolumna zamknięta, obudowa zamknięta, coś tak jak ten Behringer, tylko po prostu był mniejszy. Przestrzeń miał bardzo fajny i dość długo na nim grałem. Było naprawdę bardzo fajne brzmienie. Później jak sprzedałem, to trochę go żałowałem, bo tak się znudziłem, ale później sobie myślałem, o, szkoda, że go nie mam. Więc do grania w domu właśnie taki małe kombo jest jak najbardziej wskazane. Oczywiście do grania w domu można byłoby wziąć takiego kolumnę i head. Ja bym unikał w ogóle kupowania takiego dużego wzmacniacza z na przykład z dwoma głośnikami, z trzema głośnikami i z wbudowanym od razu wzmacniaczem, czyli cały tym, prawda, tym czymś, co tutaj mam, nie? Bym tego unikał. Najlepiej jest osobno kolumna, osobno wzmacniacz. No i poza tym tu mamy trochę dwie pieczenie na jednym ogniu, ponieważ jeżeli już byśmy grali jakieś próby, to jak znalazł, mamy wzmacniacz do sarki. Ale też wtedy można powiedzieć, ale na czym będę grać w domu, proszę pana, jeżeli ja będę grać w sarce na tym. No cóż, coś za coś, więc dlatego... Ale ja bym na przykład teraz bardzo niechętnie, mam też takie kombo mniejsze i nie lubię grać na nim. Po prostu jak już przyzwyczaiłem się do kolumny czterogłośnikowej na czterech dwunastkach, czy to jest head Messy, czy to jest head Line 6a, brzmi fajnie, bo to pasmo przenoszenia jest o całej szerokości, od niskich do najwyższych dźwięków. Ale dobra, to już wracajmy jeszcze raz, to uporządkujmy te wszystkie rzeczy. Najlepszy do grania w domu byłby wzmacniacz uniwersalny typu na przykład Fender Mustang. On ma na pokładzie mnóstwo tych różnych, ma i tunery, reverby, przestery, jakieś takie, nie wiem, automatu perkusyjnego raczej nie ma, ale możliwość montowania presetów z komputera, możliwość łączenia tych efektów. Te Mustangi są dość popularne i fajne. Roland Cube. Tylko byleby właśnie 15W, żeby to miało. Najlepiej głośnik 8-calowy, jeśli się da to 10, to byłoby według mnie najfajniejsze rozwiązanie. A idealny byłoby małe kombo z głośnikiem 12-calowym, ale to małe kombo z głośnikiem 12-calowym, on ma głośnik 12-calowy. Ale on już nie jest taki znowu strasznie mały, prawda? Więc 8-calowy też mógłby być. Teraz kolejne pytanie. Jaki wzmacniacz na próby, czy już na małe koncerty. Tutaj już z doświadczenia mam takie doświadczenie, że po prostu wzmacniacz taki musi mieć przynajmniej 50W mocy, żeby w ogóle się przebił przez perkusję, drugą gitarę, wokal i bas, to przynajmniej 50W musiałoby być. Albo no to kombo 50W, albo tu mam na przykład head 75W i kolumna chyba 240, nie pamiętam dokładnie, ile ona ma łącznie. W każdym razie wzmacniacz 75W, taki jak ten Line 6 Spider Star model, byłby git, czy tak jak Mesa, to tutaj mam triple rectifier 100W, jak najbardziej będzie miał odpowiednią ilość mocy. Więc poza tym wzmacniacze gitarowe nie ma raczej większych niż 120W, bo są też wzmacniacze gitarowe 120W, na przykład Ibanez Tone Blaster, o którym mówiłem, co miałem combo, to on też robił swego czasu heady 120W. Są chyba jeszcze
Mesa Boogie robi z tego siawat i chyba jeszcze jest jakiś wzmacniacz którejś firmy, nie pamiętam której, czy to był Piway, który robił chyba 150 W, ale to nie wiem, czy to akurat aż 150 W jest sens. Lepiej mieć zapas mocy niż za mało tej mocy, prawda? Z kombiakiem 15-watowym, jeżeli byśmy mieli grać próbę, to po prostu byśmy go zabili. Także dobra, ja chyba będę musiał się szybko zbierać, bo mi za telefon padnie.